3 miliony złotych wpłynęły w czwartek na konto suwalskiego samorządu od wojewody podlaskiego, podał nam Kamil Sznal, naczelnik Wydziału Obsługi Prezydenta. To środki przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców miasta. Pieniądze te zabezpieczą wypłaty z wniosków w pełni przeprocedowanych. Wciąż jednak pracujemy nad kolejnym 1000 już złożonych, a kolejne nadal wpływają, poinformował nas Leszek Leboc, dyrektor Suwalskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wypłaty jednak nie ruszą do czasu, kiedy Rada Miejska nie wpisze tych kilku milionów do budżetu miasta, mówi Sznal. Z kolei Wiesław Stelmach, skarbnik miasta, informuje, że trwają intensywne przygotowania, by umożliwić radnym podjęcie takiej decyzji na najbliższej sesji, zaplanowanej na środę 28 września. Deklaruje jednocześnie, że jeśli Rada dokona niezbędnych zmian w budżecie, jeszcze tego samego dnia pieniądze trafią do MOPR-u, a stąd na konta uprawnionych do tej formy wsparcia. Jest więc szansa, że wypłaty dodatku węglowego dla pierwszego 1000 wnioskodawców ruszą 29 września.